była dzisiaj piękna uroczystość z okazji Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, 5 już. Ten mnie cieszy jedna rzecz. Na pierwszej mszy pamiętam, jak dziś było nas 12, łącznie z jednym z bohaterów, z panem Komorowskim. Pan Pękacki był wtedy chory, był pan Kołomański jeszcze. I naprawdę Kościół świeci błyskami. Fakt, że to było na robotnym dniu. W ubiegłym roku msza była o 18, było już około setki ludzi. A dzisiaj, fakt, że jest niedziela, ale na sumie było pewien Kościół. I to jest budujące. Niestety nie wyszło. Próbowaliśmy coś działać. Koledzy, dzisiaj już nie ma z kim rozmawiać. Dzisiaj to jest, wszyscy są już na cmentarzu. I to są jeszcze, ja jestem tutaj z terenu gminy Brest, a w Lutry jest kolega Komorowski. I naprawdę trudno się dopatrzeć jeszcze gdzieś. Może w Polsce coś jest, a raczej wątpliwa sprawa. Bo to jednak czas, to jest jednak te 70 lat, no to niestety. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. No dziękuję, chociaż trochę, dziękuję. Zdrowie najważniejsze, dziękuję. Relatywizm w określeniu naszych zrywów patriotycznych, historycznych. Dwuznaczność w określaniu słuszności takich działań. Zmusza nas, ludzi odpowiedzialnych za nasze czasy, do odkłamywania tej historii, do pokazywania faktycznych motywacji, faktycznych, istotnych argumentacji na takie działania, jakie miały miejsce właśnie w przypadku tych żołnierzy wyklętych. Tych ludzi w pewnym momencie wykluczonych, uznanych za bandytów, a faktycznie prawdziwych patriotów. I odnoszę to jako mój obowiązek, nasz obowiązek i ostatni moment na to, żeby spotkać się z tymi ludźmi, poznać ich argumenty, poznać fakty i właściwie ocenić to, co się w naszej historii wydarzyło. I oczywiście uczyć się. Uczyć się, w jaki sposób nie dopuścić do tak trudnych sytuacji, do sytuacji, które doprowadzają nasz kraj do niewoli, w zależności od innych mocarstw. Mam nadzieję, to co powiedział pan radny Sitarek, że w przyszłym roku zrobimy, powiem panu, może dużo bardziej uroczystość. Ja mam nadzieję, że czekam. Mam nadzieję, że na pewno doczekam. Pewnie opatrzę, że pana czuwa i być może tak wcześniej nikt nie słyszał w sąsiednich miejscowościach, żeby jakieś uroczystości się odbywały. W tej chwili te uroczystości są w Nowym Mieście, mają odbywać się we Warce. W Radomiu jest marsz poświęcony żołnierzom, pamięci o żołnierzach wyklętych, więc wydaje mi się, że ta pamięć, chociaż pracowano 50-70 lat nad tym, żeby nie pamiętać o tych ludziach, jednak wydaje mi się, że ta pamięć będzie istniała i ona w tej chwili coraz bardziej jest kultywowana.